Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoki Sejmie. Pan premier, mówiąc o służbie zdrowia, podawał kwoty, o jakie zwiększyły się nakłady na służbę zdrowia w ostatnich latach. Natomiast pominął pan premier kwestię wydatków, zwłaszcza szpitali powiatowych, a te wielkości się drastycznie rozjeżdżają w ostatnich latach. Ja mogę podać na przykładzie szpitala ze swojego miasta, który przez lata w miarę się bilansował i jego dochody i wydatki. Od kilku lat jest to kilka milionów straty rocznie i to nie wynika z konkretnych przyczyn. Z tego, że rząd narzuca podwyżki konkretnych grup zawodowych medycznych po wielu miesiącach, jeżeli w ogóle dając za to pieniądze. Wynika to z wprowadzenia niestety bardzo złego rozwiązania, czyli sieci szpitali. To rozwiązanie sieci szpitali doprowadziły do tego, że pacjent jest problemem dla szpitala, że im mniej szpitali, tym lepiej, a szpitale niestety, oczywiście na szczęście, realizują opiekę zdrowotną i nie otrzymują tak zwanych nadwykonań. Więc pytanie, jakie pomysły pomocy dla szpitali powiatowych, które przez państwo zadłużają się coraz bardziej. Dziękuję, panie pośle.